Wakacje świnki Pepy. Pomóż Pepie i Georgowi przygotować się na plażę. Pomóż Pepie wybrać kostium. Dotknij zaznaczenie. Dotknij dowolny. Możesz wybrać kilka rzeczy. Dotknij zaznaczenie, gdy skończysz. Dotknij opakowanie, żeby wziąć trochę olejku. Przesuń palcem, aby nasmarować Pepę. Nanieś olejek dokładnie. Dobra robota! Pepa jest gotowa na plażę. Teraz kolejna Georgia. Dotknij spodenki kąpielowe, które ma założyć George. To dobry wybór. Wybierz i dotknij rzeczy, które George ma założyć na plażę. Możesz dodać inne przedmioty. Dotknij zaznaczenie, gdy skończysz. Dotknij opakowanie, żeby wziąć trochę olejku. Przesuwaj palcem, aby nasmarować George'a kremem. Nanieś olejek dokładnie. George jest gotów na plażę. Pomóż Pepie i George'owi wybrać rzeczy na plażę. Czerwone wiaderko. Niebieskie wiaderko. Dinozaur. Miś. Niebieski ręcznik. Różowy ręcznik. Nadal jest dużo miejsca w. Rakieta, łódka, możesz dodać do koszyka więcej. Pepa i George uwielbiają plaże. Można się tutaj tak dobrze bawić. Poznaj plaże, dotykając widoczne elementy. Nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Woo! Cała rodzina przepada zapływaniem w basenie. Zobaczmy, kto najszybciej przepłynie basen. Może być wielu zawodników. Jak najszybciej, klikaj na swoją postać w kółku, aby szybciej płynęła. Na miejsca? Gotowi? Start! Pepa wygrywa zawody, Pepa i George lubią bawić się w basenie. Pepa i George uwielbiają lody. Pomóż im zrobić lody i je ozdobić. Wybierz grę z lodami. Pomóż cioci kozie zrobić lody. Dotknij wafelek! Dotknij wafelek. Tata świnka jest zadowolony ze smaku loda. Mama świnka jest zadowolona ze smaku loda. Dotknij loda. Dotknij loda. Chepa jest zadowolona ze smaku loda. George jest zadowolony ze smaku loda. Dotknij wafelek. Dotknij wafelek. Tata świnka jest zadowolony ze smaku loda. Mama świnka jest zadowolona ze smaku loda. Dotknij dodatki. Jakie pyszne lody! Jakie pyszne lody! Zrobiłeś mnóstwo pysznych lodów. Pomóż Pepie i George'owi zrobić pizzę dla rodziny. Dotknij składniki i dodaj je do miski. Woda, mąka. Poruszaj łyżką, żeby wymieszać składniki. Dotknij ciasto i przesuwaj palcem, żeby je ugnieść. Dotknij wałek do ciasta i przesuwaj palcem w górę i w dół, żeby rozwałkować ciasto. Wspaniale! Ciasto jest gotowe. Dotknij sos pomidorowy, żeby dodać go do pizzy. Dotknij łyżkę, żeby rozsmarować sos na pizzy. Teraz pokrój cebulę. Krój dalej. Teraz pokrój paprykę. Krój dalej. Teraz pokrój pomidora. Krój dalej. Teraz pokrój ananasa. Krój dalej. Wybierz dodatki na pizzę. Ser. Zdejmij dodatek z pik kukurydza. Papryka. Szpinak. Ananas. Kukurydza. Cebula. Teraz przeciągnij dodatki na pizzę, żeby była jeszcze smaczniejsza. Naciśnij przycisk z zaznaczeniem, żeby upiec pizzę. Teraz pokrój pizzę. Wszystkim bardzo smakuje Twoja pizza.